Motyw zbrodni. Tak błahy, że aż trudno uwierzyć w tę historię. A jej wykonanie rodem z filmu grozy. Zapraszam do wysłuchania szokującej sprawy kryminalnej z czasów PRL-u. Ryszard N. posiadał swój własny zakład krawiecki, w którym pracował już przeszło 10 lat. W sobotę po południu, 2 października 1982 roku, jego syn Kazimierz przyjechał do niego w odwiedziny i przy okazji wziął dla ojca obiad ugotowany pół godziny wcześniej w domu przez matkę. Kiedy wszedł do zakładu, zastał go niecodzienny widok. Jego ojciec leżał bez ruchu na podłodze, a obok niego leżał rozbity kieliszek. Przerażony Kazimierz wołał go, pytał, co się stało, lecz tamten ani drgnął. Młody chłopak na szczęście zachował zimną krew. Był przekonany, że ojciec po prostu zasłabł, więc natychmiast zawołał kilku mieszkających w okolicy znajomych, którzy przyszli z pomocą. Niestety, nie byli oni w stanie pomóc. Nie pomogło sztuczne oddychanie, ani żadne inne próby ocucenia. Podczas gdy jedni próbowali reanimacji, ktoś inny wezwał w tym czasie pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Dodał, że biorąc pod uwagę stężenie pośmiertne, ofiara nie żyła przynajmniej od kilkudziesięciu minut. Na ciele zmarłego nie znaleziono natomiast żadnych zewnętrznych obrażeń ani śladów przemocy. Początkowo wszystko wskazywało na naturalną śmierć. Stawiano na zawał serca albo wylew krwi do mózgu, bowiem dużo się mówiło o tym, że wielu mężczyzn po 40 schodziło nagle z tego świata z powodu chorób układu krążenia. Stwierdzono, że najprawdopodobniej ta choroba dopadła również i Krawca. Jednak z drugiej strony było to nieco dziwne, ponieważ Ryszard N. zazwyczaj nie skarżył się w swoim życiu na kłopoty ze zdrowiem. Najbliżsi z pewnością zauważyliby niepokojące symptomy, na przykład jakieś duszności czy inne objawy zmęczenia po większym wysiłku. Tymczasem ani żonie, ani żadnemu z trójki dzieci nic takiego nie rzuciło się w oczy. Mało tego, według ich relacji, Ryszard mógł uchodzić za okaz zdrowia. Co prawda rzadko uprawiał sport, ograniczając go jedynie do krótkiej jazdy na rowerze w weekendy, lecz nigdy nie skarżył się na jakiekolwiek dolegliwości. Aż tu nagle nastąpiła ta gwałtowna śmierć. Lecz sam fakt, że mężczyzna nie skarżył się na żadne bolączki, nie oznacza, że nie chorował. Nie lubił robić badań lekarskich, a przychodni i szpitala unikał jak ognia. W szpitalu bywał tylko wtedy, kiedy odbierał żonę po kolejnym porodzie. Dlatego tym bardziej wszyscy byli zaskoczeni wynikiem sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. Wyniki badań wskazywały na to, że Ryszard N. padł ofiarą zabójstwa. Przypomniano wówczas opinię pierwszego lekarza dokonującego oględzin denata w pracowni krawieckiej, który zwrócił uwagę na wydobywający się z ust i ciała ofiary charakterystyczny zapach gorzkich migdałów, co mogłoby wskazywać na otrucie cyjankiem. Zaraz po tym stwierdzeniu lekarz powiadomił milicję. Tę hipotezę potwierdziły zresztą późniejsze badania. Śmiertelna dawka trucizny była kilkunastokrotnie przekroczona, lecz z drugiej strony na ciele ofiary nie było żadnych śladów wskazujących na to, że ktoś pomógł mu zakończyć ziemski żywot. Wszystko to wyglądało bardzo dziwnie i tajemniczo i utwierdziło prokuraturę w przekonaniu, że Ryszard N. został zamordowany. Co więc tak naprawdę się wydarzyło? Przed prowadzącymi śledztwo pojawiło się wiele trudnych pytań. Kto i dlaczego dopuścił się tego zabójstwa? Czy był to nieszczęśliwy wypadek? Coś poszło nie tak, wymknęło się spod kontroli? Czy może była to zaplanowana z zimną krwią zbrodnia? Pojawiały się też pytania, czy mogło to być na przykład samobójstwo. Od razu natomiast wykluczono hipotezę, wedle której ofiara nieświadomie zażyła śmiertelną dawkę cyjanku rozpuszczanego w jakimś płynie. Było to praktycznie nieprawdopodobne, a biorąc pod uwagę stężenie trucizny w jego organizmie, do śmierci doszło najpóźniej po kilkunastu sekundach od połknięcia cyjanku. Za najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń przyjęto tę, że ktoś podał mu truciznę. Nic nie wskazywało na użycie siły,
ponieważ w zakładzie krawieckim panował idealny wręcz porządek. Nie było żadnych śladów walki, nie wykazano, aby cokolwiek zostało skradzione. Na stole leżały poukładane kawałki krojonego materiału, co mogło z kolei oznaczać, że śmierć była dla Ryszarda kompletnym zaskoczeniem, dlatego też i samobójstwo wykluczono. Utwierdzono się w przekonaniu, że doszło do zabójstwa. Dodatkowym potwierdzeniem tej hipotezy okazały się zeznania żony Ryszarda, która po pierwszym szoku spowodowanym śmiercią męża stwierdziła brak złotego sygnetu z czarnym oczkiem na palcu jego prawej dłoni. Sygnet ten był sporych rozmiarów i miał wartość 36 tysięcy złotych, a jej mąż nigdy się z nim nie rozstawał. Była to bowiem pamiątka rodzinna, którą otrzymał kilkanaście lat wcześniej. Żona zamordowanego mężczyzny przekonywała funkcjonariuszy, że jej mąż na pewno miał go ze sobą w sobotę rano, kiedy wychodził z domu do pracy. Po dokładnym przeszukaniu pracowni krawieckiej, oprócz brakującego sygnetu, wykazano brak 15 tysięcy złotych, które zniknęły z portfela ofiary wraz z dowodem osobistym, a także nieodebranej jeszcze przez klienta jesiennej kurtki ze sztruksu szytej na indywidualne zamówienie. Przeprowadzona rewizja ujawniła w zwojach watoliny znajdującej się w pomieszczeniu również niewielką brązową fiolkę ze śladową ilością cyjanku. Zadawano sobie pytanie, czy motywem zbrodni w takim razie był jednak zwykły rabunek? Dlaczego w takim razie wybrano taki wyrafinowany i stosunkowo rzadki sposób popełnienia zabójstwa? Mogło to sugerować, że sprawcą był człowiek wyjątkowo wyrachowany i bezwzględny. Coś tutaj śledczym nie pasowało. Zaczęto się zastanawiać, czy ten rabunek nie stanowił jedynie tła przestępstwa i nie był przykrywką, mającą skierować dochodzenie na fałszywy tor. Być może chodziło o coś znacznie poważniejszego. Zastanawiano się nad motywem zemsty. Jednak tu z kolei zaraz zaczęły się pojawiać pytania, czym ten zwykły, przeciętny człowiek mógł komuś zaszkodzić. Pytania się mnożyły, a odpowiedzi na nie nie było. Rozpoczęto więc szczegółowe przesłuchania żony i najbliższej rodziny zamordowanego. Według ich zeznań Ryszard był człowiekiem optymistycznie nastawionym do życia i bezkonfliktowym. Twierdzono, że nie miał żadnych wrogów, za to miał mnóstwo serdecznych znajomych. Znajomi ci podczas przesłuchania zgodnie twierdzili, że był to bardzo spokojny człowiek, a jego śmierć być może nastąpiła przez pomyłkę. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydawać by się mogło, że ekipę dochodzeniowo-śledczą czekało skomplikowane śledztwo. Tymczasem już drugie przesłuchanie żony zamordowanego wniosło pewne ważne informacje, które rzuciły zupełnie nowe światło na tę sprawę. Kobieta przypomniała sobie, że kilka dni przed niespodziewaną śmiercią jej mąż zaczął jednak skarżyć się na problemy zdrowotne. W czwartek miał wrócić z pracy wyjątkowo zmęczony, mając dziwnie przekrwione oczy. Stwierdziła, że na pewno nie był pijany, bo z pewnością dałoby się wyczuć od niego zapach alkoholu. Zresztą przyjechał samochodem, co było na tyle istotne, że nigdy w swoim życiu nie usiadł za kółkiem, nawet po malutkim piwie. Tamtego wieczoru, o którym wspominała kobieta, jej mąż zjadł tylko część z przygotowanej dla niego kolacji, położył się na kanapie i bardzo szybko zasnął. Stwierdziła, że taka sytuacja powtórzyła się też następnego dnia. Wówczas nie był w stanie już ukryć, że czuł się po prostu bardzo źle. Mówił, że bolał go brzuch. Był senny, miał nudności, a w nocy doznał nawet silnych torsji. Kobieta zaproponowała wezwanie pogotowia, o czym jej mąż nawet nie chciał słyszeć, ponieważ stwierdził, że na pewno do rana wszystko będzie dobrze. Powiedział, że to prawdopodobnie wszystko przez tę wódkę weselną od Jacka. Mąż opowiedział jej, że Jacek przyszedł do niego na ostatnią przymiarkę przed jutrzejszym odebraniem garnituru ślubnego, a przy okazji poczęstował go jakimś alkoholem. Spróbował, bo głupio było odmówić przecież panu młodemu. Wypił, lecz zaledwie jeden kieliszek i to wczesnym popołudniem. Przypomniał jej, że przecież zna jego stosunek do pijanych kierowców. Jacek stwierdził, że była to jakaś zagraniczna wódka, która będzie podawana na weselu. Jednak coś mu nie pasowało w tej opowieści. Według Ryszarda był to jakiś bimber albo tani alkohol ze wschodu, bo gdy wypił kieliszek, jakoś dziwnie zaśmierdział. Trunek wydawał się naprawdę podejrzany, dlatego tym bardziej nie miał zamiaru więcej pić. Zresztą nie tylko wódka była dziwna.
Pan młody również taki się wydawał. Kobieta chciała dowiedzieć się, co takiego nie podobało mu się w tym chłopaku. Na co jej mąż miał odpowiedzieć, że nie wyobrażał go sobie po prostu jako głowy rodziny. Wydawał się dziwny i zamknięty w sobie, a ponadto nawet nikt nie wiedział, z czego się utrzymywał. Mało to było ważne, dopóki żył sam, lecz za chwilę miał mieć żonę, a wkrótce później zapewne też i dzieci. Podsumowując, stwierdził, że nigdy nie chciałby mieć takiego faceta za zięcia. A co chodzi o garnitur, to nie dał mu nawet zadatku. Ryszard powiedział, że nie miał pewności, że nazajutrz otrzyma całą zapłatę za wykonaną pracę. Lecz tak jakoś głupio było mu się upominać o pieniądze na kilka godzin przed jego ślubem. Dodał, że gdyby nie fakt, iż byli zaprzyjaźnieni z rodziną jego przyszłej żony, to na pewno nie podjąłby się tej roboty. Żona zaczęła go uspokajać, że niepotrzebnie zawraca sobie tym głowę, ponieważ chłopak na pewno zapłaci, a jak nie jutro, to kilka dni po ślubie. Usprawiedliwiała go, że może po prostu zapomniał o tym w natłoku przedślubnych przygotowań, albo po prostu nie miał już chwilowo pieniędzy. Przecież znali jego przyszłych teściów, więc w razie czego delikatnie zwrócą na to uwagę i się przypomną. Aldona K., którą miał poślubić wspomniany Jacek M., była znana rodzinie Krawca od najmłodszych lat, ponieważ często bywali oni w mieszkaniu jej rodziców. Kiedy kilka miesięcy wcześniej dowiedzieli się, że Aldona ma zamiar wyjść za mąż, Ryszard bez wahania zgodził się uszyć garnitur dla jej narzeczonego. Chciał się wykazać i bardzo przyłożył się do tego zamówienia. Wybrał najładniejszy fason, świetny materiał i ze szczególną starannością zabrał się za szycie. Mimo iż rodzice panny młodej niezbyt przychylnym okiem patrzyli na przyszłego zięcia, to uroczystość zapowiadała się wspaniale. Jacek był niezbyt wymagającym 29-letnim chłopakiem. Nie miał stałej pracy, a także zbyt wielu pieniędzy. Pozostawał na utrzymaniu rodziców, a czasami tylko dorabiał przy roznoszeniu ulotek albo pracując fizycznie na umowę zlecenie w jednym ze sklepów. O tym jednak wiedzieli tylko nieliczni. Wokół siebie tworzył iluzję zamożnego i dobrze ustawionego człowieka. Twierdził, że nieźle zarabiał, grając na giełdzie. A do pełni szczęścia brakowało mu jedynie kochającej żony i potomstwa. Były to jednak tylko pozory, które dość szybko zostały odkryte przez rodziców panny młodej. Nie podobał im się przyszły zięć. Nie kryli też swoich obaw przed córką, a nawet stanowczo odradzali jej związanie się na całe życie z tak nieodpowiedzialnym człowiekiem. Uważali go za kłamcę, mitomana i krętacza. Jednak, jak wiadomo, miłość nie wybiera. Dziewczyna miała zupełnie odmienne zdanie o swoim ukochanym i nie przejmowała się ich ostrzeżeniami. Tłumaczyła rodzicom, że to ona wychodzi za mąż za Jacka, że dobrze go zna i że on wcale nie jest taki, jak oni sobie myślą, a ona chciałaby z nim przeżyć resztę swojego życia. Zagroziła, że otruje się gazem, jeśli dalej będą stawać na drodze do ich szczęścia. Rodzice nie mieli innego wyboru, jak tylko zaakceptować decyzję córki. Dodali tylko, aby pamiętała, że ją ostrzegali. Dziewczyna stwierdziła, że trochę przesadzają i że jest przekonana, iż po ślubie na pewno go polubią, bo to wspaniały człowiek. Rodzice zdali sobie sprawę, że ich wszelkie próby na nic się zdadzą, więc dla świętego spokoju machnęli ręką i usprawiedliwiali się przed sobą, że to jej wybór. Stwierdzili, że przynajmniej ślub i wesele musi mieć piękne, bez względu na przyszłego męża. Wyznaczyli termin ślubu i wzięli na siebie większość wydatków. Przyszły pan młody zadeklarował natomiast, że kupi sobie garnitur i wódkę na wesele. Sęk był w tym, że Jacek był nierobem i nie miał pieniędzy. Jedyne, czym się interesował, to trucizny. Dużo o nich czytał i czasami robił nawet jakieś eksperymenty. Stosunkowo więc szybko Jacek M. stał się jednym z głównych podejrzanych o zabójstwo Ryszarda N. Pierwsze nieformalne rozmowy, jakie z nim przeprowadzono, nie wniosły do sprawy nic nowego. Mężczyzna twierdził bowiem, że nie miał pojęcia, kto mógł zamordować Krawca, który uszył mu ślubny garnitur. Zapewniał również władze, że nigdy nie miał styczności z cyjankiem potasu. Powiedział śledczym, że jedynie z filmów kryminalnych pamięta, iż była to silna trucizna, której zaledwie kilka gramów może zabić człowieka. Podczas przesłuchania zeznał, że nigdy tak naprawdę się tym nie interesował, a nawet nie wie, jak taki cyjanek wygląda. Było to jego pierwsze kłamstwo, które bardzo szybko wyszło na jaw.
Mianowicie, kilka tygodni przed ślubem poprosił swoją matkę o załatwienie mu niewielkiej ilości tej trucizny. Wiedział, że miała do niej dostęp, ponieważ pracowała w galwanizerni, gdzie ta substancja była wykorzystywana na co dzień. Galwanizernia to miejsce, gdzie odbywa się proces galwanizacji. Proces ten polega na stworzeniu na powierzchni metalu różnych powłok. Zwykle wiąże się z wykonaniem trwale przylegającej powłoki metalicznej. Jest to możliwe przez osadzenie się jednego metalu na drugim, np. cynkowanie, niklowanie czy chromowanie twarde. W zakładzie, gdzie pracowała jego matka, nie prowadzono dokładnej dokumentacji zużytego cyjanku, także wyniesienie jego niewielkiej ilości nie byłoby dla niej większym problemem. Matka była jednak ciekawa, do czego jest mu potrzebny ten środek. Na co on miał odpowiedzieć, że niedawno kupił od znajomego pierścionek po cenie złomu i chciał go przerobić na dwie obrączki. Stwierdził, że znalazł nawet jubilera, który zrobi te obrączki za pół ceny, lecz musi mu skombinować trochę cyjanku potrzebnego do pracy. Matka Jacka nie miała wprawdzie bezpośredniego dostępu do tej substancji, ale była w bardzo dobrych stosunkach z szefem zakładu, gdzie cyjanek był używany w dużych ilościach. Kierownik wytłumaczył jej, że teoretycznie nie wolno mu tego nikomu dawać, bo to bardzo silna trucizna, ale dla niej zrobi wyjątek. Powiedział, żeby przysłała do niego jej syna, a on jakoś z nim to załatwi. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, zjawił się Jacek poobiecany dla rzekomego jubilera cyjanek. Kierownik przestrzegł go i uświadomił, jak bardzo jest groźna ta trucizna, a później odsypał dla niego kilkugramową porcję. Nakazał mu go pilnować jak oka w głowie, a na koniec życzył mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jacek miał podziękować i powiedzieć, żeby kierownik się nie martwił, bo zaraz po wyjściu z zakładu jedzie oddać cyjanek do jubilera, żeby ten mógł się zabrać za pracę. Jak wykazało śledztwo, Jacek nie przekazał nikomu cyjanku. Do żadnego jubilera nie oddawał kupionego po okazyjnej cenie pierścionka i nigdzie nie zlecał przeróbki biżuterii na dwie obrączki. Ciekawostką jest fakt, że każdy z przepytywanych w śledztwie jubilerów oświadczył, że gdyby nawet podjął się takiego zlecenia, które swoją drogą zdarzają się już coraz rzadziej, bo taniej jest kupić gotową obrączkę, to na pewno nie żądałby od klienta załatwienia cyjanku potasu, bo dla nich nie jest to żadnym problemem. Dodatkowo kilka dni później okazało się, że dwie cienkie obrączki dla niego i dla żony zrobione zostały z szerokiej obrączki, którą otrzymał od swojej babci. A w zakładzie jubilerskim, w którym podjął się wykonania tej usługi, nikt nie żądał od niego żadnego cyjanku. Rodziło się więc pytanie, co zrobił zatem z tą trującą substancją, skoro nikomu jej nie oddał i jednocześnie nie mógł jej przekazać prowadzącym śledztwo. Dla świeżo upieczonego małżonka tego typu pytania milicjantów stawały się coraz bardziej kłopotliwe. Mężczyzna plątał się w zeznaniach, odwoływał swoje poprzednie wyjaśnienia, a w ich miejsce wymyślał nowe. Dzięki jego postawie prowadzący śledztwo byli coraz mocniej przekonani, że to właśnie on był zamieszany w zabójstwo Krawca. Mężczyzna, czując, że coraz bardziej się pogrąża, chciał za wszelką cenę odsunąć od siebie podejrzenia. Próbował więc skierować uwagę funkcjonariuszy na swojego serdecznego przyjaciela, który rzekomo miał załatwić truciznę, a następnie podać ją Ryszardowi. Wszystko to jednak wyglądało na bardzo naciągane, a śledczy coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że to właśnie Jacek był zabójcą. I nie pomylili się. Kilka dni po osadzeniu go w areszcie przyznał się w końcu do winy i przestał mataczyć. Po kilkumiesięcznym śledztwie młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa. Zarówno funkcjonariusze, jak i prokurator początkowo nie mogli uwierzyć w podany przez oskarżonego motyw i dopatrywali się innych przyczyn, bo byli przekonani, że sprawa miała jakieś podwójne dno. W tym się jednak pomylili. Prawda okazała się o wiele bardziej banalna. Przyczyną morderstwa był brak pieniędzy za zapłacenie za uszyty garnitur. Jacek kłamał, że miał pieniądze, a tak naprawdę nie posiadał żadnych oszczędności i nie był w stanie zapłacić za wykonaną usługę. Ponadto czekały go przecież jeszcze inne wydatki związane ze ślubem. Między innymi musiał kupić kilkadziesiąt butelek wódki, które obiecał załatwić. Co prawda udało mu się pożyczyć trochę pieniędzy od rodziny i znajomych, ale to pokrywało zaledwie część wydatków. Jacek zaczął więc gorączkowo rozglądać się i poszukiwać możliwości zdobycia brakującej kwoty.
lecz nic twórczego nie przychodziło mu do głowy, a najprostszej możliwości, czyli pójścia do pracy, w ogóle nie brał pod uwagę. To właśnie wtedy wpadł na pomysł otrucia krawca, który szył dla niego ślubny garnitur. Uznał, że w przypadku zabójstwa nie tylko zaoszczędzi pieniądze, które musiałby wydać za wykonaną usługę, ale też przy okazji zdobędzie trochę gotówki na miejscu zbrodni. Plan wydawał mu się idealny. Był przekonany, że lekarz za przyczynę śmierci uzna jakąś chorobę serca, a najbliższa rodzina nie będzie dociekać prawdziwej przyczyny zgonu. Trochę popłacze po jego odejściu i sprawa na tym się zakończy. Słyszał o cyjanku potasu, który powodował prawie natychmiastową śmierć, a matka kilkukrotnie wspominała, że ta śmiercionośna substancja używana jest u niej w pracy. Padł więc na pomysł w jego mniemaniu na dokonanie zbrodni doskonałej. W środę, 29 września, przyszły pan młody wymieszał wódkę z bimbrem. Na palec nabrał cyjanku z fiolki i zanurzył go w przygotowanym przez siebie roztworze. Później całość doprawił olejkiem migdałowym i zlał do butelki. Tego samego dnia mężczyzna pojechał do pracowni krawieckiej przeprowadzić tak zwaną próbę generalną. Poczęstował Ryszarda tym trunkiem, twierdząc, że to wódka weselna. Mężczyźni wypili razem pół butelki. Jacek nie dostrzegł jednak u krawca żadnych oznak zatrucia, natomiast sam czuł się nie najlepiej. Miał zawroty głowy i mdłości. Umówili się na następny dzień na odbiór garnituru. Jacek poszedł chwiejnym krokiem do pobliskiego sklepu. Kupił mleko i śmietanę, które od razu wypił. Wiedział, że mu pomogą. Wiedział również, że cyjanek pozostaje w organizmie od kilku do kilkunastu godzin. Nie kumuluje się, a po tym czasie zostaje wydalony. No chyba, że dawka jest zbyt duża. Po nieudanej próbie truciciel dolał do butelki swoją mieszankę, wzbogacając ją o nieco większą ilość cyjanku. Dokładniej mówiąc, siedmiokrotnie większą ilość niż ostatnio. Następnego dnia w czwartek znów pojechał do krawca. Miał odebrać garnitur, lecz nie miał pieniędzy na zapłatę. Mężczyźni wypili po kilka kieliszków. Ryszardowi ta weselna wódka wcale nie smakowała, a dodatkowo był wściekły na przyszłego pana młodego. Jacek usprawiedliwił się, że jego brak zapłaty jest spowodowany tym, że zgubił akurat portfel. Lecz krawiec mu nie wierzył i po powrocie do żony pożalił się na tego klienta. W nocy cierpiał katusze. Balansował na granicy życia i śmierci. Podobne objawy miał też truciciel, który znów leczył się mlekiem i śmietaną. Zrobił to na tyle skutecznie, że w piątek, 1 października o 14, w niezłej formie i w nowym garniturze, stawił się na swoim ślubie cywilnym. Jacek był jednak w kropce. Następnego dnia miał być ślub kościelny, a on dalej nie miał pieniędzy na wódkę, a tym bardziej na garnitur. Zdesperowany przygotował zabójczą miksturę po raz trzeci. Tym razem do płynu dosypał całą pozostałą zawartość fiolki. W sobotę, 5 godzin przed uroczystością w kościele, Jacek zapukał do pracowni krawieckiej Ryszarda. Przeprosił go za brak pieniędzy i obiecał, że niedługo zapłaci. Proponował wypicie po kielichu na tak zwaną zgodę. Krawiec niechętnie sięgnął po kieliszek. Jacek tym razem jedynie udawał, że pije. Ryszard zdążył wypić zaledwie pół kieliszka. Stężony, wielokrotnie przekraczający śmiertelną dawkę cyjanek spowodował, że krawiec padł jak rażony gromem. Kieliszek wypadł mu z ręki i roztrzaskał się na podłodze. Pan młody w tym czasie z ulgą odstawił swoje naczynie, które nawet nie musnął ustami. Musiał się spieszyć, ponieważ niedługo miał ślub. Umył swój kieliszek, a fiolkę cyjanku wrzucił na zwój materiału leżący koło półko tapczanu. Następnie zabrał kilka fantów z pracowni krawieckiej. Niedługo później udał się pod sklep jubilera, gdzie urzędowali szemrani handlarze, którym sprzedał sygnet. W pobliskich delikatesach kupił 3 skrzynki wódki, którą od razu zawiózł na salę weselną. Zostało mu już niewiele czasu, więc szybko udał się do domu po garnitur, a następnie do pobliskiego kościoła, gdzie ze swoją wybranką ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Uśmiech nie znikał z jego twarzy. Sprawiał wrażenie szczęśliwego i zadowolonego. Czy dręczyły go jakieś wyrzuty sumienia? Na to pytanie nigdy nie udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.
Dzięki zeznaniom żony krawca i świadków, milicja bardzo szybko wytypowała podejrzanego, a śledczy zjawili się w domu szczęśliwego pana młodego 2 dni po weselu w poniedziałek. Trwały właśnie poprawiny. Zaskoczony truciciel opuścił przyjęcie w kajdankach. Po wielu przesłuchaniach przyznał się do winy i rozpoczął się jego proces w sądzie. Jego żonie, rodzicom i teściom nie mieściło się w głowie, że ten młody człowiek mógł być sprawcą najcięższej ze zbrodni, a na dodatek popełnionej z tak błahego powodu. Nikt nie mógł w to uwierzyć i wszyscy byli przekonani, że zaszło jakieś koszmarne nieporozumienie. Wątpliwości ostatecznie rozwiało właśnie przyznanie się do winy zatrzymanego i szczegółowe wyjaśnienie motywów i okoliczności popełnionego morderstwa. Proces ciągnął się niemiłosiernie. Oskarżony co chwilę chorował. Podczas badań psychiatrycznych biegli zdiagnozowali u niego encefalopatię, która jednak ich zdaniem nie ograniczała jego władz umysłowych w chwili morderstwa. Encefalopatia jest charakteryzowana jako ogólne uszkodzenie mózgowia, prowadzące do różnego rodzaju zaburzeń zachowania. W końcu dnia 1 lipca 1984 roku Jacek M. został skazany na 25 lat więzienia, a Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. W 1988 roku Jacek wniósł do ministra sprawiedliwości wniosek o rewizję nadzwyczajną. Wniosek ten został odrzucony. Dzięki wielkie za odwiedziny. Jeśli masz ochotę na więcej, to zostań ze mną na dłużej. Będzie mi bardzo miło. Z chęcią też poznam Twój komentarz w tej sprawie, więc śmiało daj znać, co o niej myślisz. Ze względu na charakter sprawy, niektóre dane wrażliwe zostały zmienione. Życzę dużo zdrowia i rozwagi. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam ciepło. Cześć!